Co nas czeka w 2019 roku? Zapraszam do obejrzenia przypowiedni dla Twojego znaku zodiaku. W 2019 roku zodiakalne byki czekają nowe wyzwania, niektóre bardzo rewolucyjne. Planeta Uran, która powoli zbliża się do waszego znaku, na dobre zagości w nim w drugiej połowie roku i będzie to czas, kiedy wiele byków postanowi wprowadzić w swoje życie różnego rodzaju nowości. Stara praca zacznie Was trochę nudzić. W związkach będziecie chcieli więcej wolności, niezależności od ludzi, którzy wtrącają się w wasze życie i mówią wam, co macie robić. Więc w tym roku po prostu czeka was takie pierwsze nadejście i pierwszy powiew wielkiej zodiakalnej rewolucji. Najmocniej odczują te byki, które urodziły się na samym początku znaku, dlatego że to do nich uran, czyli ta planeta, która odpowiada za zmiany, dobierze się najmocniej. Co to jednak oznacza w takim praktycznym życiu? Przede wszystkim warto otworzyć się na wszystko to, co jest nowe, pomyśleć o swojej przyszłości, zainwestować w nią. Jest to dla byków doskonały czas, żeby się uczyć, żeby pogłębiać swoje zainteresowania, żeby poznawać nowych ludzi i żeby ruszyć się z miejsca. Byk jest znakiem stałym, nie lubi zmian, lubi, żeby to wszystko, czym się zajmuje, było pewne i stateczne, ale w tym roku sytuacja może być trochę płynna, trochę zmienna. Nie wyjdziecie na tym wszystkim źle, dlatego że planeta Saturn, która tworzy korzystny trygon do waszego znaku Zodiaku, zadba o to, żebyście mieli pieniądze i żeby to, czym się zajmujecie, przyniosło efekty. Planeta Jowisz za to będzie sprzyjać załatwianiu różnych zaległych spraw urzędowych. Pomoże Wam mocniej stanąć na nogi, jeżeli chodzi o Wasze finanse. Dlatego wypatrujcie nowych propozycji. Początek roku będzie jeszcze spokojny. Dopiero taki przypływ energii i ochotę na to, żeby coś w życiu zmienić, coś ważnego wziąć w swoje ręce, poczują zowiakalne byki od połowy lutego do marca. Wtedy Mars będzie przemierzać Wasz znak Zodiaku, problemów i konfliktów może być wtedy trochę więcej, dlatego że jeżeli podejmiecie ważne decyzje, no to możecie komuś wejść w paradę i trzeba będzie walczyć o swoje, ale już od kwietnia zrobi się w byczym życiu o wiele milej i o wiele spokojniej. Jest to też bardzo dobry rok, żeby zadbać o domowe sprawy, zająć się rodziną, zainwestować w wasz dom, dlatego że bycze życie to jest wygodne życie i o to też musicie zadbać. Co jeszcze będzie ważne w tym roku? Zdrowie. Byki muszą zacząć o siebie dbać, warto jest więcej się ruszać. Planeta Uran w drugiej połowie roku może wam pomóc znaleźć dziedzinę sportu, która będzie waszą ulubioną dziedziną i będzie też sprzyjać aktywnemu spędzaniu czasu. Więc w wakacje nie siedzimy nad grillem, tylko wyruszamy gdzieś. Na górskie ścieżki albo na plaże, gdzie zajmujemy się aktywnym odpoczynkiem. Najlepszy czas dla byków to oczywiście ten, kiedy ich znak Zodiaku odwiedzi Wenus, czyli szefowa Waszego znaku. I stanie się to od 15 maja do 8 czerwca. A potem jeszcze powtórka, zaraz po wakacjach. Od 14 września do 7, do 7 października, kiedy Wenus też będzie bardzo korzystnie położona. Jest to dobry rok, żeby walczyć o swoje sprawy, a ten czas, o którym powiedziałam, czyli czas Wenusowy, sprzyja również szukaniu miłości i drugiej połowy, jeżeli jej jeszcze nie macie. Po więcej horoskopów zapraszam na stronę czary.pl.